Witajcie, drogie wodniki, na czytaniu na relacje miłosne w marcu. I tutaj jak zwykle zastosowałam taki schemat, że po lewej stronie są Wasze energie, po prawej Waszego partnera, ukochanej osoby, tej, z którą tworzycie relację taką realną, być może długotrwałą, długoletnią, być może dopiero co zaczynacie tworzyć, wchodzicie w coś nowego lub chcielibyście, bo tę osobę macie w sercu. I mówię tutaj o nowych relacjach, bo są dwa asy, jak widzicie. As kielichów po Waszej stronie, czyli taki moment, kiedy zauważacie te swoje uczucia, kiedy zakochujecie się, rozkochujecie się. I z drugiej strony też dzieje się coś takiego nowego, bo jest paź dysków. To jest energia, która dopiero się uczy czegoś, wchodzi w coś nowego, buduje coś od nowa. A pomiędzy Wami jest as buław. Też taka iskra, namiętność. To jest ogromna energia, taka siła. To jest też pewność siebie, to jest wchodzenie w coś z dużą pewnością siebie, więc myślę, że tutaj ta Wasza relacja nabiera jakiegoś innego charakteru, albo właśnie się zaczyna. Wy się po prostu zakochujecie, drogi wodniki, i jesteście zauważeni. Ta druga strona też chce to rozpocząć i robi to w taki bardzo otwarty sposób. Po Waszej stronie widzę tutaj miłość, po prostu wyrozumiałość, wrażliwość, taką empatię, ciepło, życzliwość, czułość. Jest też pomiędzy Wami ogromna zmysłowość. A ten paś denarów to jest taka duża pracowitość, praca nad tym, żeby to współtworzyć. To jest też takie rozsądne, takie materialne podejście do rzeczy. To znaczy, Wasz partner chce temu nadać taki realny wymiar. Chce, żeby ta relacja kwitła, żeby się rozwijała. I jak sami widzicie też, ten paś jest tutaj specyficznie pokazany w tych kartach. Jako kobieta w ciąży. Jako wynik takiego pięknego połączenia yin i yang. I dla wielu par właśnie to może oznaczać przyszłe macierzyństwo. Tutaj jest taka piękna ekspresja, tutaj być może to zakochanie powoduje, że jesteście otwarci na myślenie o macierzyństwie. I jest ta możliwość. Ten as buław niewątpliwie świadczy o tym, że są predyspozycje. Więc myślę, że marzec to jest rzeczywiście rozbudzenie, to jest wiosna, to jest rozkwit dla Was. I może spójrzmy na potrzeby. Czego Wy chcielibyście, czego oczekuje Wasz partner? I co z tego wynika dla Was obojga? I tutaj troszeczkę się rozmijają Wasze potrzeby. Bo Wy wchodzicie w coś w sposób taki czysty, oczywisty, z radością, z chęcią przygody, z ciekawością, co będzie. Ale tutaj jest dużo takiej otwartości na drugiego człowieka, na całą sytuację. Tutaj jest taka dobra intencja, dużo koloru. Natomiast u Waszego partnera jest karta siedmiu mieczy, która oznacza taką trochę bierność, nie mówienie wszystkiego, zachowanie czegoś dla siebie, chęć nieujawniania czegoś. Więc myślę, że buduje to pomiędzy Wami jakąś trudność, jakąś blokadę. I tutaj prawdopodobnie trzeba będzie to pokonywać. Sytuacja jest może skomplikowana, może po stronie Waszego partnera jest jakiś układ trudny do uporządkowania. Być może jest coś, czego Wam nie chcę powiedzieć, bo boi się, że nie będziecie wyrozumiali.
ja tutaj widzę po Waszej stronie właśnie taką otwartość dużą i myślę, że jesteście w stanie dużo zrozumieć, dużo wybaczyć, jeżeli potrzeba. Jest ta empatia po Waszej stronie, ale być może Wasz partner tego nie wie i te 8 mieczy, które są pomiędzy Wami, oznaczają takie zakłócenia, taki brak przepływu energii pomiędzy Wami, bo myślę, że po stronie partnera jest jakieś zatrzymanie, jest jakieś zahamowanie. I oczywiście wiedząc o tym, uprzedzeni być może tym czytaniem, będziecie w stanie dotrzeć do źródła problemu, być może będziecie umieli porozmawiać ze swoim partnerem ukochanym, wytłumaczyć mu, że każdy z nas niesie ze sobą jakiś bagaż doświadczeń, bagaż problemów, jakieś zaszłości, które po prostu są i przyjmujemy je z całym tym obciążeniem, bagażem, bo jak gdyby to wszystko jest wniesione w posagu. Być może tak jest w wielu sytuacjach, że to partner nie ufa tej sytuacji, że to jest zbyt piękne, żeby było możliwe, bo być może w takich już długotrwałych związkach być może czekaliście na przykład na potomstwo, a tutaj nagle dzieje się taka sytuacja i jest to niedowierzanie, ten taki brak zaufania być może do siebie, właśnie do tej możliwości, że to się naprawdę zadziało. Jest takie zatrzymanie. Być może w jakiś sposób partner nie ufa Wam, nie ufa być może sobie. No coś tu jest takiego, co powoduje jakąś blokadę. Ale może przejdźmy teraz do działania. Jak to się przełoży na działania? I u Was, pomimo że jest ta blokada, czujecie jakiś opór materii, to budujecie nadal tą rodzinę, te więzi. Chcecie tej rodziny, chcecie tego powiązania, chcecie coś współtworzyć, współdzielić w taki sposób tradycyjny, taki na podstawach, które mogą być oparciem. To jest wspólny dom, wspólne zamieszkanie. To jest po prostu bycie razem. Wasz partner natomiast tutaj pokazuje się w karcie 7 dysków, która też mówi o wspólnym budowaniu, ale takim cierpliwym, takim krok po kroku. Potrzebuje widocznie więcej czasu, żeby to wszystko w sobie przepracować. To jest proces, któremu trzeba zaufać i trzeba właśnie chyba dać tą przestrzeń partnerowi, bo pomiędzy Wami tutaj w wyniku całego czytania jest 10 kielichów, czyli jest to porozumienie, jest ta zgoda, jest miłość, jest partnerstwo, jest spełnienie dla Was obojga, pomimo jakichś po drodze problemów. Więc myślę, że marzec jest fantastycznym miesiącem na miłość, drogie wodniki, na rozpoznanie tej miłości, na zakochiwanie się, na poznanie kogoś nowego. Albo wkraczanie na taki nowy etap Waszej relacji, coś tu się odnawia, coś tu znowu iskrzy, jest namiętnie. Jest też w wielu sytuacjach po prostu potomstwo. Ja tu patrzę teraz właśnie na te wszystkie karty i one opowiadają właśnie przeróżne historie. No oczywiście dla każdego z Was to będzie inna historia. Dla wielu na przykład rodzin, dla par, które już są długoletni, może się pojawić dziecko u dziecka, tak? Możecie być dziadkami, bo tutaj jest dużo paziów, tu są te asy. Tutaj też ta rodzina może się dopełniać, zapełniać przez innych członków rodziny. Tutaj jest takie poczucie stałości, trwałości, chociaż są też jakieś tarcia, problemy, jakaś jest niemoc, ale jesteście w stanie to pokonać wspólnie, razem.
bo niewątpliwie jest pomiędzy Wami uczucie, jest wzajemne zainteresowanie, jest chęć bycia razem. Myślę, że Wy, drogie wodniki, tutaj macie taką lekką energię, taką właśnie chęć wejścia w tę przygodę. Tak odmładzacie się, odnawiacie w tym, co się dzieje pomiędzy Wami. Natomiast Wasz partner jest nieco ostrożniejszy, potrzebuje na to więcej czasu. Może też daje Wam czas i jest cierpliwy wobec tego, jak Wy reagujecie, bo Wy reagujecie bardzo spontanicznie, jesteście w euforii, w ekstazie i czujecie się w tym marcu bardzo dobrze i jesteście niewątpliwie w relacji takiej spełnionej. Tutaj coś się zaczyna, co ma podstawy, żeby być trwałą relacją, bo tutaj przychodzimy od asa przecież, jednego, drugiego, po dwie dziesiątki, 10 dysków, które mówi o rodzinie, o takim wzajemnym byciu ze sobą i cieszeniu się tym, tworzeniu czegoś właśnie trwałego i stabilnego. I jest te 10 kielichów, które jest takim połączeniem, takim przepływem uczuć, taką miłością, która tutaj będzie trwać i trwać i trwać. Myślę też, że to czytanie może być potrzebne osobom, które rzeczywiście wchodzą w coś z dużą radością, euforią, cieszą się tym, że spotkały tego kogoś. I to jest cudowne, tylko pamiętajcie, że każdy coś ze sobą niesie, ma za sobą jakieś rozczarowania i może być wobec takiej sytuacji, takiej pięknej, która nagle się przydarza, trochę nieufne. Dajmy sobie więc czas, zaufanie, dajmy sobie wzajemne możliwości rozmowy, rozpoznania się, cieszenia się tym tu i teraz, ale też zaufania do siebie, że to, co będzie jutro, niekoniecznie musi być takie, jak byśmy sobie to wymyślili, wyobrazili. Że to często przekracza naszą wyobraźnię, że ta rzeczywistość może być piękniejsza od marzeń, może też być inna, więc pamiętajmy o tym, żeby się tak nie nastawiać na coś bardzo konkretnego, chociaż tutaj są konkrety, tutaj jest duże powiązanie, tu są nawiązane więzi, takie właśnie trwałe i piękne, ale też poznajemy się nie tylko w tych sytuacjach, w których nam jest pięknie i dobrze. Poznajemy się też wtedy, kiedy nam jest trudniej. Więc tutaj jakieś napomnienie jest takie, żebyśmy zauważyli, że może partner obawia się nam coś powiedzieć, bo boi się utracić to piękno. Może nie chce, żeby ta bańka nagle prysła. Więc bądźcie czułe, drogie wodniki, na to, co jest po drugiej stronie. Bądźcie otwarte i właśnie pełne empatii. No i myślę, że to wszystko. Czas wyjątkowy, czas piękny. Czas miłości po prostu. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się tak bardziej szczegółowo na temat swoich relacji, zadać mi jakieś konkretne pytania dotyczące Was, to bardzo proszę, piszcie na mojego maila. W takich prywatnych pytaniach, czytaniach mogę być bardziej precyzyjna, mówić więcej szczegółów. Więc bardzo serdecznie zapraszam do takich czytań. Życzę Wam wszystkiego pięknego w tym marcu i do usłyszenia.